Cześć, witam się z Tobą dzisiaj z mojej kuchni. Mamy niedzielę i razem z Massimo będziemy za chwilę tutaj urzędować i przygotowywać pyszny obiad. A przy okazji zdradzimy Ci przepis na coś, co jesteś w stanie wykonać samodzielnie. Wystarczy Ci jedno naczynie, piekarnik, kilka świetnych składników, półtorej godziny i obiad gotowy. No to co, zaczynamy! Jeśli śledzisz mój kanał od jakiegoś czasu, to na pewno to danie znasz z daily vlogów. Bardzo często pojawia się u nas właśnie na obiad w niedzielę, ale lubimy też przygotowywać go więcej, bo wtedy możemy wykorzystać je na przykład następnego dnia. Oczywiście ilość składników jest też uzależniona od tego, ile osób będzie jadło taki obiad. My przygotujemy dzisiaj na 4 osoby. Ilość składników na 4 osoby. Mimo tego, że jesteśmy we dwójkę, to będziemy mieć danie na 2 dni, ale pyszne. Już zdradzę Ci, co dokładnie po kolei musisz zrobić. Przygotuj sobie taką brytwankę, takie naczynie żaroodporne, ewentualnie blachę. Musisz mieć oczywiście ziemniaki obrane, pokrojone. Ja tutaj akurat mam kilogram ziemniaków i kilogram podłudzi z kurczaka. Mogą to być również całe udka, mogą to być cząstki tych udek. Wszystko zależy od Ciebie, na ile osób będziesz szykować to danie i co lubisz. Potrzebne nam będzie oczywiście, potrzebna nam będzie cebulka, będzie nam potrzebna marchewka, dodatkowo puszka groszku, pelati, czyli pomidory z puszki, olej, sól, pieprz i świeża bazylia. No to zaczynamy. Na początek musisz pokroić tak mniej więcej pół cebulki. Widzisz, jak Massimo to robi. Polej blachę, naczynie żaroodporne olejem, na który następnie dodajesz cebulkę. Następnie musisz pokroić na takie małe właśnie kawałeczki marchewkę. Bardzo proszę, marchewka już pokrojona. Na blaszce, w naczyniu żaroodpornym układasz kurczaka, a następnie dodajemy marcheweczkę. Karoty. Tak. Kolejny składnik to, jak widzicie, groszek. I Massimo dodaje z całą zalewą. Lecimy dalej. Teraz czas na pomidory z puszki. O, ważne, żeby, widzicie, je tak rozgnieść. Możecie też użyć pomidory, które są już takie pokrojone. Też dobrze się sprawdzą. Teraz sól i pieprz. Dodajemy też trochę wody. I sporo świeżej bazylii. No i zobacz, chwila, moment, tak naprawdę, a masz już przygotowane danie, które teraz wstawiamy do piekarnika. Półtorej godziny na ile stopni? 180 stopni. Tak mniej więcej co pół godziny musisz przemieszać wszystko dokładnie. Dokładnie. Si deve girare, czyli trzeba dokładnie wszystko przemieszać. I tak naprawdę danie jest już gotowe. Samo się robi. Mam nadzieję, że proste. Wstawiamy do piekarnika i pokażemy Ci później, jak wygląda gotowe danie. No zobacz, jak to pięknie wygląda. Półtorej godziny minęło. Zapach w całym domu, a danie nasze już gotowe. Amore, come si chiama questo piatto? Crudo al forno. Tak, to tak się właśnie nazywa to danie. Słuchajcie, i teraz tak, możecie je podawać na dwa sposoby. Możecie je podawać jako drugie danie, czyli macie już ziemniaczki gotowe z warzywami, tutaj oczywiście kurczaka, ale Włosi jedzą je na dwa sposoby, czyli przygotowują makaron, który następnie mieszają z sosem, właśnie tym oto sosikiem, który się tutaj wytworzył, a później mają drugie danie, czyli jedzą też ziemniaczki właśnie z kurczakiem. Za chwilę pokażemy Wam, jak to wygląda. Teraz. Tak prezentuje się pierwsze danie. Proszę bardzo. Parmigiano. Tak, Massimo przygotował je z kolorowym makaronem spaghetti. I oczywiście posypał parmezanem.
A tak prezentuje się drugie danie. Czyli widzicie, można? Można. A przy okazji zdradzę Wam pewną ciekawostkę. Otóż w Neapolu to danie serwuje się w święta wielkanocne, ale zamiast kurczaka podaje się je z jagnięciną. No i wtedy però też questo, smakuje questo pysznie. In originale conagnello. Si fa con l'agnello. Tak, no to właśnie powiedziałam, że podaje się oryginalne danie, robi się właśnie z jagnięciną na święta wielkanocne, ale oczywiście są też różne wariacje. My uwielbiamy z kurczakiem. To co, kochanie? Smacznego? Smacznego. No i jak? 1,5 godziny minęło, danie gotowe. Zobacz, jak szybko się je przygotowuje, w sensie szybko. Jakie jest proste w przygotowaniu, a ty tak naprawdę nie musisz nic więcej robić, tylko nastawić piekarnik i czekać 1,5 godziny. Po co pół godziny tam, wiesz? Trzeba troszeczkę poruszać, żeby wszystko ładnie się opiekło. Mam nadzieję, że będzie ci smakować. Daj koniecznie znać, czy ci właśnie smakowało, czy wykonujesz już to danie od jakiegoś czasu, a może pierwszy raz widzisz je na moim kanale? Czekam na twój komentarz. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Buziaki, pa!